Dzień dobry. Dziś gościem Studia Lotto jest wokalista Tomasz Szczepanik, lider niezwykłego, bo rodzinnego zespołu Pectus, w skład którego aktualnie wchodzi czterech braci. 5 lutego ukazała się ich nowa płyta Siła Braci. Lotto znane są z tego, że przynoszą szczęście i potrafią spełniać marzenia, a ty często poruszasz temat szczęścia w swoich piosenkach. Powiedz, czym dla ciebie jest szczęście? Samo spełnienia się i jako mężczyzna również z każdym etapem mojego dojrzewania dojrzewa moja twórczość, nową świeżość, nową jakość, bo jeszcze nigdy w historii polskiej muzyki rozrywkowej nie było takiego zespołu, gdzie czterech rodzonych braci, w tym jeszcze bliźniacy, w sprawach bliskich, które mnie bolą, które mnie fascynują. Przede wszystkim na tej płycie jest prawda. Mm-hmm. No właśnie, zostałeś niedawno tatą, spełniłeś w ten sposób pewnie wielkie marzenie, ale powiedz, jakie jeszcze marzenia ma Tomasz? Moja mama zawsze marzyła o tym, żeby zobaczyć swoich czterech synów wspólnie grających i występujących na dużej scenie. Widać, marzenia się spełniają i chciałbym, żeby mój syn był dobrym człowiekiem. To jest takie moje wewnętrzne marzenie jako ojca. Od samego początku, kiedy zespół założyłem, ideą był rozwój i patrzenie perspektywiczne na przyszłość. Z wielką energią, entuzjazmem i zresztą takim jestem człowiekiem też. Czy ty wierzysz w magię liczby i czy masz takie coś, w co wierzysz, że przynosi ci szczęście? Już od dziecka bawił się samochodzikami, składał je z klocków, z różnego rodzaju części. Tomku, ja ci życzę samych sukcesów i spełnienia marzeń. Trzymam kciuki za kolejne przeboje. Dziękuję, że byłeś tu dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.